Ten odcinek został ufundowany przez patronów mojego kanału. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano, jeżeli gracie na gitarze elektrycznej, to na pewno spotkaliście się choć raz z efektem, który nosi nazwę Tube Screamer. Jest to najbardziej spopularyzowany overdrive na rynku, którego używają zarówno metalowcy, jak i bluesmeni. Kojarzy się z rozkręconą, ryczącą lampą, stąd też nazwa. I tak naprawdę niewiele osób wie, jak wykorzystać w pełni potencjał tego efektu, dlatego dzisiaj zapraszam na poradnik, w którym pokażę, jak używać Tube Screamera. Do lekcji posłuży mi wersja rozwojowa Tube Screamera, dokładnie jest to Total Screamer od Łukasza Groberta i uwaga, nie jest to film sponsorowany, żeby mi nikt nie jęczał w komentarzach, że ho, kolejna reklama Łukasza Groberta. Nie, Łukasz mi za to nie płaci, to jest mój prywatny efekt, wykorzystuję go i z racji, że jest to najlepszy Tube Screamer, którego miałem w łapach, a potem powiem dlaczego jest lepszy od zwykłego, to będę kręcił właśnie nim, przy czym będziemy używać właściwie przez 99% poradnika tylko tych trzech gałek, które naturalnie występują w każdym Tube Screamerze. Czy to w zwykłej kopii, czy to w oryginale, czy to w jakiejś innej wersji, na pewno znajdziecie level, tone i drive i właśnie tymi trzema będziemy się posługiwać. Do lekcji wykorzystamy sobie również moje dwa wzmacniacza, więc Cornforda Roadhouse 30, czyli kwintesencję brytyjskiego przesteru oraz Victory V40, czyli taki fenderowaty, amerykański, tweedowy, clean, crunch. Nie będzie też tu żadnych złożonych montaży, więc zapraszam do oglądania tych, którzy przyszli po wiedzę i umiejętności. Zanim zaczniemy w ogóle kręcić Tube Screamerem, wypadałoby się zastanowić, co ten efekt wprowadza do naszego brzmienia. Gałki ustawiłem tak, żeby głośność była praktycznie identyczna jak samego wzmacniacza i żeby nie generował dodatkowych zniekształceń, czyli drive mam na 0, tony na 12. Nie wiem, czy to jest neutralne ustawienie, ale powiedzmy, że jest, więc najpierw pogram wam na samym piecu, a potem z włączonym Tube Screamerem. Pierwsze, co można zauważyć, to oczywiście wycięcie dolnych częstotliwości. Brzmienie staje się bardziej zwarte, niektórzy mówią szybkie. Przede wszystkim wycinamy to, co w gitarze jest niepotrzebne, czyli dolne pasmo. Jeszcze raz posłuchajcie. Bajka, więc wpinając Tube Screamera w neutralny sposób do waszego wzmacniacza, powodujecie, że będzie on zdecydowanie lepiej przebijał się w miksie, będzie bardziej selektywny, nie będzie miał rozlazłego dołu, nie będzie buczał, nie będzie interferował z gitarą basową, tylko skupi się na środku. Tube Screamer podbija środek i wycina dół, więc to jest idealne urządzenie do gitary przesterowanej. Deskryptor, którego używam do określenia brzmienia Tube Screamera, to jest kremowe brzmienie. I teraz zobaczcie, jeżeli pokręcę sobie tonem, maksymalnie w prawo, czyli najbardziej jasne brzmienie. To nie będę miał, mimo że to jest najjaśniejsze ustawienie Tube Screamera standardowego, to nie będę miał problemu z siarą tak zwaną. Dalej to brzmienie nie będzie siarczyste. Gdy skręcę na minimum, to mimo tego, że będzie to bardzo zmulone, to dalej gitara gra środkiem, także jeżeli lubicie takie brzmienia, można się pobawić. Moje optymalne ustawienie tonu to jest coś takiego. Thank you.
Także tutaj Tube Screamer nie tylko zjada dół i powoduje, że brzmienie jest bardziej zwarte, podbija środek, ale też zjada mi te najwyższe częstotliwości. Ja nie lubię brzmienia siarczystego, ostrego, kłującego w uszy, dlatego dla mnie to jest optimum. To, co jest epickie i co warto podkreślić w Tube Screamerze Łukasza, to jest to, że jeszcze mamy gałkę Voice, która pozwala jeszcze bardziej wyciąć doły. Zobaczcie. Można też tych dołów dodać. Więc o ile zwykły Tube Screamer działa jakby na sztywno w tym zakresie, to tutaj w Grobertowym Total Screamerze macie możliwość dopasowania idealnie tego podcięcia do waszego wzmacniacza gitarowego. Niektóre mają więcej basu, niektóre mniej, niektóre będą potrzebowały skręcić gałkę voice, żeby jeszcze bardziej zrobić selektywne brzmienie. Inne z kolei możliwe, że będą potrzebowały lekkie odkręcenia w prawo, także na 12 macie typowego screamera, Tube Screamera, lekko w lewo macie jaśniej, lekko w prawo macie ciemniej, no i można się tym bawić, co jest super sprawą. I teraz przechodzimy do gałki Drive. Ja już ją rozkręciłem praktycznie na maksa w prawo, dajmy ją na godzinę trzecią. I tutaj są dwie szkoły działania. Pierwsza mówi, żeby włączyć wzmacniacz na czyste brzmienie, czyli coś takiego. I na takiej barwie włączyć Tube Screamera. Jeżeli ktoś jeszcze bardziej potrzebuje tej czystej barwy ze wzmacniacza, to gałka Dry w efekcie Łukasza doskonale się sprawdzi. Im więcej Dry, tym mocniejszy atak, czyli ten początkowy transient, który dostajemy szarpiąc strunę. Jak, podoba wam się takie brzmienie, czy nie? Ja osobiście preferuję zupełnie inne podejście, czyli rozkręcamy gain na wzmacniaczu w taki sposób, ewentualnie końcówkę mocy, żeby wzmacniacz zaczął się łamać, a więc... Mamy przester z pieca i teraz włączamy Tube Screamera. Ale naturalnie troszkę redukujemy drive. W takim ustawieniu dostajemy ten prawdziwy krem, który według mnie jest kwintesencją i synonimem dobrego brzmienia Tube Screamera. I to by było na tyle. Efekt Łukasza ma znacznie więcej pstryczków i możliwości, ale najlepiej będzie, gdy posłuchacie o nich u producenta efektów, a nie u mnie, więc dzisiaj był poradnik uniwersalny dla wszystkich posiadaczy Tube Screamera. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest to 9V, 18V, stok MOSFET, jak działa booster, to raczej zapukajcie do niego, link będziecie mieli w opisie filmu, w pierwszym komentarzu. Wspieram jego działalność, bo robi naprawdę zawodowe efekty. Dzięki za uwagę, patronom ogromnie dziękuję za wsparcie, to dzięki wam mogę tworzyć takie poradniki, jestem wam ogromnie wdzięczny, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!